Cześć! W tym filmie pokażę Wam następne kilka miejsc w Polsce, które są naprawdę ciekawe, a mogliście o nich nawet nie słyszeć, bo są dość nietypowe, a za którymi kryje się jakaś ciekawa historia. Zapraszam do obejrzenia pierwszego odcinka, link jest w opisie pod filmem. Nie zanudzając, dla przypomnienia nie zapomnijcie kliknąć przycisku subskrypcji i dzwoneczka, aby być na bieżąco z moimi filmami. Okej, koniec autopromocji, zaczynajmy. Wygląd słynnych mostów w Stańczykach jest naprawdę wyjątkowy. Patrząc na elementy nieczynnej już infrastruktury dawnej linii kolejowej, naprawdę trudno jest nie odnieść wrażenia, że inspirowane są rzymskimi akweduktami w Pont du Gard. Mosty w Stańczykach powstały w latach 1912-1918 i obecnie znajdują się w rejestrze lokalnych zabytków. To miejsce jest chyba jedną z najciekawszych i zarazem niedocenianych atrakcji w województwie warmińsko-mazurskim. Warto tutaj dodać, że owe wiadukty są najwyższymi wiaduktami kolejowymi w Polsce. Obie budowle mają 36 metrów wysokości, ciągną się przez prawie 200 metrów. A jeżeli szukasz dreszczyku emocji, czasami są tu organizowane skoki na bungee. Góry Sowie to jedno z najbardziej niedocenianych i nieodkrytych obszarów naszego kraju. Kryją naprawdę wiele tajemnic. Jedną z największych pozostaje kompleks Riese, co po niemiecku oznacza olbrzym. Podziemne miasto, zespół wydrążonych w skałach tuneli, sztolni, a nawet hal, tworzą skomplikowaną całość. Co ciekawe, mieści się on pod wieloma równie ciekawymi miejscami na powierzchni. Przebiega przez Zamek Książ, Walim, Jugowice Górne, Włodarz, Głuszycę, Osówkę, Soboń, Sokolec, Wielką Sowę oraz prawdopodobnie Mosznę. Nie wszystkie części zostały odkryte i zbadane, stąd pewne wątpliwości nawet co do lokalizacji, a zwiedzającym udostępniony jest jeszcze mniejszy, ale nie oznacza to, że mniej ciekawy ułamek, np. podziemne miasto Osówka, sztolnie walimskie czy podziemia Zamku Książ. Uważa się, że prace nad podziemnym systemem rozpoczęto w 1943 roku na polecenie samego Hitlera. Zdaniem historyków kompleks mógł służyć jako schron samemu Führerowi. Góry Sowie same w sobie są już niezwykłą kryjówką. Zdaniem historyków kompleks mógł służyć jako najbezpieczniejszy i najnowocześniejszy schron Hitlera. W przypadku bombardowania pozostałby nienaruszony. Jednak nie jest to jedyna teoria. Mówi się również, że ogromne hale, których przeznaczenia do tej pory nie udało się zbadać, mogły służyć za fabryki tajnej broni, jak na przykład rakiety V-1 i V-2, a znajdujące się w sąsiedztwie złoża rud uranu sugerują, że to właśnie tutaj mogła powstać cudowna broń Rzeszy, czyli broń jądrowa. Przeznaczenia tych tajemniczych korytarzy, okupionych śmiercią dziesiątek tysięcy żydowskich więźniów, jest wciąż mało znane i zapewne nigdy nie poznamy. Dowiedziawszy się o zbliżających się rosyjskich wojskach, Niemcy w popłochu zabili większość więźniów i zniszczyli wszelką dokumentację i plany. Kolorowe jeziorka to najbarwniejsza atrakcja Ruda w Janowickich, pasma górskiego na terenie Dolnego Śląska. Są tu cztery stawy, ale każdy jest zupełnie inny. Te zbiorniki to wyrobiska pozostałe po kopalniach, z tą różnicą, że w tym przypadku mamy do czynienia z dawnym przemysłem niemieckim. Jeziorka w zależności od podłoża różnią się kolorami. Możemy więc zobaczyć jeziorko purpurowe, błękitne, czarne, nazywane też zielonym, i żółte. Prowadzą tu szlaki turystyczne, a same stawy, mimo nietypowego składu chemicznego, wyglądają przepięknie. Ruiny zamku w Kopicach to spektakularny gmach pałacowy z dwiema wieżami czworobocznymi, zwieńczonymi wysokimi dachami z iglicami, otoczony z trzech stron malowniczymi stawami i parkiem, po którym spacerowali przedstawiciele najznakomitszej europejskiej arystokracji. Do końca II wojny światowej własność i siedziba niemieckiej rodziny Schaffgotsch.
która pod wielospadowym, wysokim dachem pałacu zgromadziła imponującą galerię dzieł sztuki, w tym literackich białych kruków i rzadko spotykanych okazów zbroi. Pałac jak z bajki czy disneyowskiej produkcji, z elewacją zdobioną architektonicznymi detalami kamieniarskimi i rzeźbami, a na dodatek z oranżerią w skrzydle północno-wschodnim i kaplicą. Prawdziwy diament opolszczyzny, który po wojnie i wraz z kolejnymi grabieżami coraz bardziej tracił swój blask. Dziś jest ruiną, od dekady zamkniętą dla ochrony przed dalszą dewastacją, monitorowaną przez okrągłą dobę. Tym, co wciąż robi wrażenie i jest dostępnym dla odwiedzających, jest okazały kompleks parkowy. Aby zajrzeć do środka, potrzebny jest już dron. Zdjęcia z powietrza naprawdę robią wrażenie. Teraz przenosimy się do lasu rodem z Harry'ego Pottera lub rumuńskiego nawiedzonego lasu Hoya Baciu. W pobliżu Nowego Czarnowca las przestaje być tylko zwyczajnym lasem. Tak dziwnych drzew nie znajdziesz w żadnym innym miejscu na świecie. To tak zwany krzywy las. Mowa o naturalnej alei utworzonej przez ponad 50 sosen, których pnie wygięły się w nienaturalny sposób. Tuż nad ziemią drzewa zataczają łuk skierowany na północ, po czym prostują się i dalej rosną ku górze. Na temat tego niezwykłego miejsca krąży wiele legend. Niektórzy mówią o działaniu nadprzyrodzonej mocy, inni wskazują na skażenie wód gruntowych, które doprowadziło do deformacji drzew. Tablica umieszczona na miejscu informuje jednak, że nienaturalny kształt sosen jest efektem działalności człowieka. To wyjaśnienie nie odbiera temu miejscu aury tajemniczości, bo nikt nie potrafi wytłumaczyć, kto i w jakim celu ukształtował drzewa w ten charakterystyczny sposób. Doprowadzając do deformacji, najprawdopodobniej chciano uzyskać budulec do konstruowania łodzi lub beczek, ale to tylko hipoteza. Na tym kończę drugi odcinek o ciekawych miejscach w Polsce. Już niebawem opublikuję kolejny film i odkryjemy kolejne ciekawe i tajemnicze miejsca. A jakie? Zasubskrybuj mój kanał, wciśnij dzwoneczek, a o każdym nowym filmie dowiesz się jako pierwszy. Nie zapomnijcie także o polubieniach i napiszcie w komentarzach, czy byliście w tych miejscach i jak tam było. Jeśli znacie jakieś ciekawe miejsca w Polsce, dajcie znać, a na pewno zrobię o tym film. Dziękuję za każdy komentarz i pomoc w rozbudowie tego kanału. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć!